Ogólnie co do tej cutscenki, co miała miejsce zanim Neville opowiedział, że to jest kryjówka, którą Darius przygotował, to warto wspomnieć o tym, że w wersji na PS2, jak podjechałeś blisko Neville'a, nie wjechałeś w ten okrąg, gdzie gra kazała ci wjechać, to miałeś takie zbliżenie, jakby cię policja miała zauważyć. I w wersji na PS2 nie ma widocznych twarzy w cutscenkach oczywiście z gry, nie mówimy tutaj o cutscenkach filmowych, tylko mówimy o cutscenkach na silniku gry, to nie było pokazanych twarzy żadnej z postaci, ponieważ gra graficznie wygląda gorzej na konsoli niż na PC-cie, ale myślę, że o tym to raczej każdy rozgarnięty człowiek wie. Tak więc tak w ramach takiej mini ciekawostki po raz kolejny wytłumaczyłem coś bardzo oczywistego, ale lubię czasami takie oczywiste rzeczy tłumaczyć. Do twojego zespołu dołączył Neville. To ekran zarządzania z zespołem. Tutaj możesz wybrać członka zespołu, który weźmie z tobą udział w wyścigu, zmieniać ustawienia samochodów członków zespołu, oglądać filmy biograficzne członków zespołu, czyli to co było przed chwilą, to przedstawienie Neville'a, tego Young dziadka Maxa z Bentena. Zwalniać członków zespołu, aż zostanie jeden. Zatrudniać dostępnych członków zespołu, maksymalnie może ich być 3. Nie mamy tutaj nieskończonej ilości członków, tak więc jak będziemy mieli 4. członka, to któregoś będziemy musieli zwolnić. I też pamiętam jeszcze jedną rzecz, propos Neville'a. Wydaje mi się, że było coś takiego propos Neville'a, bo patrzcie, teraz Neville sobie jeździ tym. Mogę obracać kamerę. Alfa Romeo, tak jak my jeździmy, no nie? I wydaje mi się, że jeżeli wybrałbym inne auto, czyli na przykład Chevroleta Camaro SS, to on by miał jeszcze inne auto, ponieważ Neville, z tego co orientuje się, dostosowuje się do auta, które wybierzemy na początku. Czyli na przykład wybralibyśmy Mazdę, Neville nie jeździłby Alfa Romeo, tylko Mazdą. Tak mi się wydaje, że to tak działa, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście osoby bardziej znające się na Need for Speedzie Carbon mogą mnie poprawić w sekcji komentarzy, ale tak chyba to działa. O, mogę... Ej, ja mogę mu auto ten? O kurde, myślałem, że ja mogę mu auto. Ty, ale byłaby beka, nie? Jakbym mógł mu stuningować auto, ale śmiesznie. Dobra, wybieramy go. Tutaj wybierasz logo swojego zespołu. Będzie wyświetlone na mapie i innych miejscach. Możesz je również umieścić na swoim samochodzie, korzystając z opcji modyfikacji naklejek. Jakie sobie wybieramy tutaj logo zespołu? Mamy tutaj trochę tych zespołów. Skrzyżowane piszczele. Tak, skrzyżowane piszczele. Mamy diabła. Mógłbym tutaj sobie Sylwka wytatuować, bo Sylwek to jest diabeł. Pozdrawiam cię, S-Line. Albo ewentualnie Władca Piekieł, Amadeo Farmazeo Ferrari. Smok, Herb ze smokiem, Ziomal, o Jezu, Ziomal, kiedyś miałem Ziomala ustawionego w Carbonie. Orzeł, Herb z orłem, Usmabila, silnik, sokół, koło, pięść, płonąca opona, serce, hełm, laury, mrówa, małpa, mięśnie, wzór plemienny, orchidea, feniks, baran, gwiazda, robot, kogut, talerz i wiele innych. I jeszcze skorpion, rekin, shuriken, sierp, czaszka, pająk, kierownica, sumo, tygrys. My to jesteśmy waleczni jak tygrys, więc jesteśmy tygrysami. Tiger Bonzo, nie? O, będziemy ten, hacker meny. Albo schakuje ci plytę glów. O, splytek. Benz tego typu haker, o, tego typu hakerzy się nazwiemy. This whole city's a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map if you want to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmon City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street crew. Your rep? Okay, you have no rep. But you win a few races and you'll end up owning an area. And that's what'll build up your rep. Once the crew bosses see you as a threat, they'll probably come looking for you. If they challenge you, then you got a shot at taking over their turf. To ekran mapy terytorium. Tutaj gracze mogą zobaczyć, które zespoły kontrolują poszczególne regiony Palmont City. Wyścigi, w których możesz brać udział, zaznaczone są gwiazdkami. Wypatruj kryjówek i sprzedawców samochodów rozsianych w każdym regionie mapy. I
O dziwo, zaczynamy, kurde, tutaj, czyli na terenie TFK z jakiegoś powodu. I tak coś czułem, że chyba tak jest, bo co chciałem powiedzieć? Ogólnie też taka historia z życia wzięta, jak kiedyś grałem pierwszy raz w Carbona i w ogóle moi koledzy grali też któryś raz z rzędu, to ogólnie, jeżeli chodzi o początek gry, to to jest jedna wielka loteria, gdzie ty zaczniesz początek swojej gry. Raz na przykład zdarzyło mi się, że zaczynałem sobie właśnie tutaj, na 21 Street, tam gdzie Angie jest. Raz zaczynałem w TFK, na kontroli TFK, gdzie tutaj jest Wolf i tak dalej. A innym razem grę zaczynałem tutaj na tym terenie, gdzie jest to teren Bushido, gdzie buszuje Kenji. No, dosłownie. Tak więc to jest jedna wielka loteria. Albo zaczniesz tutaj grę, albo zaczniesz tutaj grę, albo zaczniesz tutaj grę, tak jak ja. Czy zaczynam w jakimś cięższym terenie? Nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam, moi drodzy. Będzie ciekawie w każdym razie. Jakie mamy dostępne wyścigi? Mamy sprint, mamy punkt kontrolny oraz tor. Zacznijmy sobie od punktu kontrolnego. Tak, w ramach kontroli. Czemu nie? A i żadna tajemnica nie jest, znaczy nie jest to żadna tajemnica, to chciałem bardziej powiedzieć, że cała gra jest w nocy. Tutaj nie ma dnia ani żadnych pogód deszczowych, żadnych warunków atmosferycznych. Tu po prostu masz noc i tylko na nocnych jazdach się skupiasz. Jest oczywiście modyfikacja, która wprowadza dzień, ale ja nie chciałem sobie jej wprowadzać, bo uważam, że Carbon jest znany z takich nocnych wyścigów ulicznych i z nocnych klimatów, więc postanowiłem przy tym zostać. Ale rozdziałkę sobie podbiłem, tak więc mamy tutaj pełne 1080p. Mógłbym oczywiście robić serię w 60 fps, ale nie robię w 60 fps, bo za długo by się to trochę renderowało, ale od czego nie będą streamy? Na streamach będziemy mogli sobie pokombinować z różnymi ustawieniami, bo mam w planach sobie ogarnąć streamy z Carbona Most Wanted'a, ponieważ tam jest naprawdę dużo fajnych modyfikacji, jak na przykład Redux mod bodajże, albo ostatni mod, który Strzała X Gaming ogrywał. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo lubię streamy u Strzały z Need for Speed'a. To jest, uważam, mój ulubiony streamer, jeżeli chodzi w ogóle o Need for Speed'y. A jeżeli chodzi o takiego YouTubera, który robi fajne filmy o Need for Speedach, to bardzo polecam Hubsona Games. Między innymi od niego dowiedziemy się o jednej takiej ciekawostce, o jednym z zespołów, które miały być, trochę takie neutralne do nas nastawione, a mianowicie Le Samurai. I tak naprawdę tego zespołu nie ma w grze. Miał się pojawić, miało w ogóle pojawić się dedykowane miasto dla Le Samurai. I o ile dobrze pamiętam, to Le Samurai miało się ukrywać w miejscu, gdzie mieliśmy ten tutorial z drafterami, stoperami i tak dalej. Ten, co Tom Neville został pociśnięty przez Nikki. Bo teraz taka ciekawostka, taki spoiler, zarazem ciekawostka. Do tego terenu, do tego miasta, gdzie tam żeśmy się ścigali, gdzie mieliśmy tak naprawdę ten pierwszy testowy wyścig, plus jeszcze nauka z tych stoperów, drafterów i innych tego typu rzeczy, to tam się już nie dostaniemy. Możemy tam się dostać za pomocą glitcha, co Hubson Games również pokazał i zalinkuję to w opisie pod tym filmem, jak i pod następnymi filmami. A przynajmniej postaram się, żeby pod następnymi był, a jak nie będzie pod następnymi, to będzie pod pierwszym odcinkiem, tak więc miejcie to na uwadze. I tam można się dostać za pomocą glitcha. I tam normalnie jeżdżą sobie te NPC pojazdy, tak jak tutaj. Coś, czego bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o NPC pojazdy, to oczywiście jebana telewizja, która mnie bardzo wkurwia i mnie wkurwiała za czasów Most Wanted'a. I to nie tylko mnie, bo mojego dobrego kumpla, o którym opowiadałem, jak ogrywałem Crash'a of the Titans, tak jak i Crash'a The Wrath of Cortex, to jest ta sama osoba. Graliśmy sobie właśnie, pamiętam, w Most Wanted'a i za każdym razem nas ta jebana telewizja denerwowała. Dosłownie, no po prostu za każdym razem, jak jechaliśmy z jakimś bossem, to się musiało ten pierdzielony biały van pojawić i spowolnić nam wyścig. I pamiętam, że w pewnym momencie to poszła taka ładna wiązanka, że to się w łysej pale nie mieści, jak to się mówi, nie? W ogóle nutki są bardzo fajne, aczkolwiek ja osobiście preferuję bardziej soundtrack z Need for Speed Most Wanted 2005. A propos Need for Speed Most Wanted 2005, to z tą grą będzie również Most Wanted ogrywany.
Tak więc będziecie mieli dwa Need for Speed, będziecie mieli dwie perspektywy. Ale jeszcze nie wiem, w które dni tygodnia, bo dopiero pewnie jutro albo pojutrze przysiądę, albo w środę przysiądę do Need for Speeda Most Wanted. Albo czwartek, zobaczymy. Mam teraz... Mam trochę teraz napięty grafik w robocie, ale może znajdę chwilę, żeby tę godzinkę zagospodarować dla Need for Speeda Most Wanted 2005 z troszeczkę lepszą grafiką, a być może z jakąś modyfikacją, aczkolwiek będę musiał posiedzieć trochę nad tym, żeby ta modyfikacja działała, ale myślę, że wszystko jest do ogarnięcia. Pamiętam, jak tutaj właśnie był wyścig w Need for Speedzie World, gdzie żeśmy sobie ścigali się kiedyś ze znajomymi. Piękne czasy to były. No teraz teoretycznie w Need for Speed World też można zagrać, bo jest ten cały soapbox. Ale prawdę mówiąc, od czasów, kiedy Need for Speed World został zamknięty, to tylko raz zagrałem w tego soapboxa i nie podoba mi się ogólnie to, że World, a raczej soapbox, bo teraz to się tak nazywa, jest jaki jest, czyli po prostu nie ma żadnego takiego wyzwania. Wszystkie te rzeczy, które, na które trzeba było sobie zapracować, tam nie wiem, doładowywaniem sobie kasy, żeby mieć te fikcyjne pieniądze, no to teraz masz tak naprawdę wszystko na wyciągnięcie ręki. To mi się strasznie nie podoba, nie lubię czegoś takiego i trochę tym gardzę, muszę przyznać. No dobra, wyścig mamy zaliczony. Jak na pierwszy wyścig poszło elegancko, idealnie. Mamy 5200 nagrody pieniężnej, odblokowano spoilery, pakiet 1. I co tam mamy? Otrzymano karty jakie? Pierwsza krew, Wandal. A, pierwsza krew i Wandal, dobra. Możemy sobie znowu zobaczyć statystyki, ale myślę, że to jest trochę takie bez sensu, więc kontynuujmy. So, how long did it take you to spend all that money you took from me? Nie jesteśmy lubiani, jak widać. Jesteśmy bardzo nielubiani. Jest TFK. No, ładne kwiatki, moi drodzy, ładne kwiatki. Okej, jazda dowolna. Jazda dowolna to świetny sposób na poznanie zespołów w Palmont i sprowokowanie paru konfliktów z policją. Możesz wziąć udział w dowolnym wyścigu, a także sprawdzić nowe wozy w autokomisjach rozsianych po całym mieście. Podczas jazdy mogą wysiąść ci na ogon gliny lub pały policyjne, jak chcemy sobie, albo psy. Jebane psy policyjne będą nas ścigać. A jeśli wjedziesz na teren swoich rywali, możesz zostać wyzwany do wyścigu. Wyzwania pościgowe oraz zespołowe pozwalają na odblokowanie dodatkowych elementów i kart nagród. Dokładnie tak, nie ma tego co prawda w karierze, ale możemy sobie w menu gry, tam potem wam najwyżej pod koniec tej sesji pokażę, gdzie są te karty nagród. Sprawdź karty nagród w głównym menu. O, tu nawet widzicie, mamy podpowiedź i T-Mobile! T-Mobile Polska! Pozdrawiam! I tutaj mamy mapkę, wszystko fajnie, mamy teraz następny sprint albo tor. Co wybieramy? Albo sprint, albo tor. Mój mózg podpowiada sprint, natomiast dusza podpowiada, że tor. Więc... Proszę was. Wybierałem mądrze. O, i mamy tutaj następne gangi. Gangi gangreniaków. O, i mamy tutaj teraz jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, jak widzicie, na minimapce mamy płomyk razy jeden. No to wiadomo, oznacza poziom zainteresowania policji pierwszy, czyli po prostu Fordy Crown Victoria, które wcześniej widzieliście. I teraz ciekawostka. Są wyścigi, gdzie ten płomyk jest wyłączony. Tego nie było w Most Wantedzie 2005, ponieważ nawet jeżeli był wyścig, gdzie ryzyko patrolu było minimalne, to... Płomyk był jak najbardziej aktywny i pokazywał nam poziom zainteresowania policji. Natomiast w tym wypadku jest spora szansa, że jest ryzyko patrolu takie, że pościg może się wydarzyć podczas tego wyścigu, no nie? Tak więc miejmy to na uwadze. I teraz system, o którym miałem wam powiedzieć. Neville również jest w wyścigach. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli
Neville będzie pierwszy, a ty będziesz drugi, albo trzeci, albo czwarty, albo piąty, to tak naprawdę wygrałeś wyścig, bo twój pomocnik wygrał. To jest podobny system jak w Crashu Nitro Kart, gdzie masz Team Bandicoot i Team Cortex. I na przykład, jeżeli jesteś w Team Cortex i masz Cortexa, Tiny Tigera, Engina, to jeżeli na przykład grasz jako Cortex, a Tiny będzie pierwszy, a ty będziesz jako piąty, czy tam jako drugi, nie, chyba tam jest, że jak będziesz na podium, czyli nawet jak będziesz trzeci, to i tak wygrałeś. No, dosłownie, tak to jest, tak to jest. Wiem, że trochę może głupi przykład, bo zamiast wspominać o jakiejś grze pokroju Need for Speeda, to ja tutaj porównuję to z Crashem, ale to jest pierwszy lepszy przykład, który z głowy mi przyszedł, no nie? Na razie ja tutaj i Neville rządzimy, jesteśmy kurde praktycznie na podium już. I nie zapowiada się na to, żebyśmy byli tutaj w gorszej pozycji, chyba że tutaj przeciwnicy nas zaraz wezmą w obroty. I teraz dlaczego ja mam pewne zastrzeżenia do systemu w karbonie? Otóż w Most Wantedzie masz coś takiego, że jeżeli powtarzasz wyścig, nieważne czy to jesteś na piątej pozycji, czy jesteś na czwartej pozycji w czarnej liście, zawsze dostajesz tą samą kwotę. W karbonie jak powtarzasz wyścigi, a to jest dosyć częste, jeżeli chcesz zrobić 100%, dostajesz mniejszą kwotę. Jak już raz dostaniesz tą dedykowaną kwotę, czyli powiedzmy 5000, to już drugi raz 5000 nie dostaniesz, tylko 250. To jest straszny, kurczę, minus w mojej opinii. Naprawdę, to jest autentycznie straszny minus, bo ja wolę dostawać tą samą kwotę cały czas. Sorry, jestem sprzedajny. Ja pierniczę, co ja gadam za głupoty. No i na przykład tutaj dostaliśmy 5200 i drugi raz tego tyle byśmy nie dostali. Nitro i opony, poziom pierwszy, pakiet uliczny, super. Turbo, poziom pierwszy, pakiet uliczny, tu już mamy teren zajęty. No ale TFK tutaj siedzi, no nie? I nie robimy tej gry na 100%, od razu mówię, tak więc przechodzimy tylko fabułę, nic więcej. To samo będzie z Most Wantedem, gdyż raz już zrobiłem 100% w Most Wantedzie. Myślę, że drugi raz nie muszę tego robić. Nawet to zrobiłem na streamach jakiś czas temu. A dwa, nie ma żadnej satysfakcji za 100%, poza tym, że ty masz satysfakcję, że zrobiłeś wszystko, ale żadnej dodatkowej cutscenki ani nic nie ma. A trzy, po tym jak mamy tutaj system z powtarzającymi się wyścigami i po tym, że dostajesz mniejszą kwotę, to mnie nie zachęca do zrobienia 100%, ale może kiedyś na streamach w karbonie zrobimy sobie 100%. Wracamy teraz do kryjówki. Mamy 25400 kasy, więc wypadałoby coś tutaj już pomyśleć nad osiągami. Mamy tutaj seryjne, dobra, pakiet uliczny. Tu możemy dać sobie już nitro. I teraz mamy coś nowego, bo tego nie mieliśmy w Need for Speedzie Most Wanted. Możemy teraz tak, albo iść w prędkość, albo w czas działania. Na czym nam najbardziej zależy? Mi najbardziej zależy na prędkości. Więc biorę prędkość. Opony, pakiet uliczny. Chcemy poślizg czy trakcję? Myślę, że trakcję. To jest chyba coś o wiele lepszego. Turbo. Chcemy niskie obroty czy wysokie obroty? Oczywiście, że wysokie obroty. Jak najbardziej. I teraz musimy do koszyka zaglądnąć. Ile to nas wyjdzie? Okej. Okay. Jako tako wszystko ładnie się prezentuje. Mamy tutaj ładnie ogarnięte. Teraz wypadałoby może delikatnie kolor zmienić. Za kolor 500, no to kurczę, moi drodzy. Życie jak w Madrycie. O, możemy sobie różowy ustawić, albo... Ty, różowym będę jechał, a co? Ja się nie boję. Prawdziwy mężczyzna nie boi się różu, taka jest prawda. A możemy sobie co jedynie ten, flagę ustawić, albo numery. O, kształty możemy sobie jakieś ustawić. O! To można pokminić coś z kształtem. Zróbmy sobie takie... Taki może żółty kolorek sobie tu ustawię. Okej, okay. I patrzcie, to jest coś, czego nie mieliśmy w Most Wantedzie 2005. Możemy sobie skalować, obrócić, przekrzywić. No, patrzcie, co możemy sobie zrobić. Ja bym sobie przesunął. Oj, przepraszam najmocniej. Ja bym sobie to przesunął i bym sobie takie coś walnął na masce, no nie? I bym potem to trochę zeskalował. Ale ja tutaj będę, kurde, ładnie sobie autko ogarniał, moi drodzy. O! O, tak. I teraz możemy skalować.
O, tak. Patrzcie. O kurde, ty. Ale wusę tutaj pierdolnąłem ładne. O kurde. Ale ładne w. Takie dosłownie randewu. Hehehe. Ej, ładnie to wygląda nawet. To okej, wygląda to trochę prymitywnie, ale kurczę, mi się podoba, mi się to podoba. Teraz coś takiego z tyłu trzeba będzie pierdolnąć i będzie zajebiście. Będzie picobello, kurde, grande. Dodaj warstwę. Taką samą damy. Dobra, mamy to samo. I tam walniemy to, też żółty kolor. Teraz akceptuj. I lecimy z tym. Musimy tutaj u góry teraz coś takiego zrobić. Ale jaja będą, moi drodzy. My se takie autko dowalimy, że to się w pale nie mieści. Naprawdę. Przysięgam wam. Musimy zrobić teraz tak, żeby to było coś takiego. O! I teraz dokładnie teraz będziemy skalować. Ja pierdziczę, ale jaja. O kurde, ty! Ej, dobre! Dobrze to ogarnąłem. Podoba mi się. Super. Elegancko, akceptuj. Oczywiście, że tak. Teraz co możemy zrobić? Usuń warstwę, dodaj. Nie, no to może wszystko. Tak, wszystko mamy, dobra. Color felk, nie możemy, bo mamy nie te kolory. Jasna czerń. No, niech będzie jasna czerń. Spoko, fajnie. Patrzcie, kurde, nasz... Ładnie Alfa Romeo wygląda. Rynek wtórny. Maskę możemy sobie tutaj tak ogarnąć jeszcze. Bista możemy wyrzucić. Bist nie, bist brzydki. O! I takie ogarniemy sobie ten. Dachowe wloty powietrza. Spoilery. No spoiler by się jakiś przydał. Może te, węglowe właśnie. No węglowy ładnie wygląda. Na razie żadnych felk nie możemy. A nie, możemy. O, super. Ej, ej, co to miało być? Halo. No nie, kurde, co ja zrobiłem? Dobra, teraz mamy to ogarnięte. Jeszcze bym se pokolorował te felgi. Kolor felg, dokładnie. Ja bym sobie dał na taki, kurde, nie wiem. Dajmy sobie na taki żółty kolor. To tak będzie męsko wyglądać przy tym różu. Bardzo męsko to będzie wyglądać. Ja pierdzielę, co ja ze sobą robię? O, pięknie wygląda, dobrze. Prześwit. A mogę sobie obniżyć. A, może bym tak do 50 zrobił. Czemu nie? Ogólnie też taką ciekawostkę wam sprzedam. Mianowicie możemy też wejść sobie w autosculpt. Sculpt? I możemy sobie tutaj coś takiego ogarnąć, przedni zderzak. Czyli możemy w taki indywidualny sposób sobie jeszcze tutaj zrobić małe zmiany. Jest to jak najbardziej spoko, ale mi na tę chwilę nie jest to chyba jakoś super przydatne. Ja wolę osobiście, jeżeli mam być szczery, to ja wolę rynek wtórny i zobaczyć sobie, jakie tutaj są pakiety karoserii. A to naprawdę wygląda imponująco, muszę przyznać. No wyobraźcie sobie, jakby Alfa Romeo tak wyglądała ta moja. No kurczę pieczona, no przecież... Normalnie, to by, kurde, pięknie wyglądało. No dobra, mamy tutaj ogarnięte, co trzeba. I teraz mamy następne wyścigi. Mamy drifty. Mamy, kurde, jeden drift w sumie. I mamy też tor. Więc może drifta sobie ogarnijmy, czemu nie. Drifting is all about cornering. The faster you go, the more points you get. And you gotta try to connect your drifts from one corner to the next without fishtailing. The closer you stay to the walls without touching, the better you'll do. But be careful, because if you hit the side, you're done. W ogóle mam taką ciekawostkę propos tej Toyoty Supra, co widzieliście. Tą Ryana Coopera, tą z tymi paskami. To generalnie, z tego co wiem, w wersji kolekcjonerskiej chyba można tym wózkiem jeździć. Nie pamiętam, czy na konsolę, czy na peceta, ale coś takiego miało miejsce. Tak więc... Pamiętam, że z jakiegoś to filmiku, chyba od, albo od Hubsona, albo od tego kolesia, który zrobił taką historię naszego głównego bohatera z czasów Undergrounda 1. O kurde, a ja pierdzielę, ale daję ciała. O Jesus Christ. Masakra w ogóle.
Czysta sek... No właśnie, trzeba tutaj kontrolować czystą sekcję. Panie kolego, co ty? Zaraz, kurde, wypadnę z trasy. Zaraz pewnie będę ostatni, znając moje szczęście, ponieważ, kurde, dałem ciała na początku. Ajajajajaj, źle to wygląda, moi drodzy, źle to wygląda. Wygląda to strasznie. Pewnie już tutaj tarzacie się ze śmiechu ze mnie. No pewnie, że źle. No kurde, o ile mnie wyprzedzili. Co za kutasy! Nie, tak być nie będzie, moi drodzy. Ja tu zaraz pocisnę towarzystwo. Zaraz zobaczycie, doskonały start. No i tak ma być, kurczę. Tak ma być! O, super! Super, super, super! Kombo razy 4! 3, utrzymaj to, utrzymaj to! Kombo razy 5! Utrzymaj to! Utrzymaj to! O! O kurde, ile będę miał? Słabo, słabo trochę. No znowu jestem ostatni. Ile? No nie, oni mają 5000. Co? O, drugi jestem, super. Trzeba to teraz ich prześcignąć. Nie muszę chyba nic mówić, że jeżeli bym wypadł za te żółte ten, to już bym miał po tym driftu. Po tym drifcie, kurde. Ja nie umiem gadać w języku polskim, do cholery jasnej. I tutaj żadna muzyka swoją drogą na driftach nie leci. To jest taki sam przypadek jak z dragami w Most Wantedzie 2005. A propos dragów, taka ciekawostka, w danach gry jest... jest w danach gry gdzieś w folderach, ja bym musiał to oczywiście znaleźć. Ale jest tam informacja, że dragi też miały być w karbonie. Taką wam teraz ciekawostkę sprzedam. O! Kombo razy 10. Nieźle. Razy 11. 19 tysięcy punktów. O kurde, ale my jesteśmy na przodzie. Ładnie. Dobrze, podoba mi się to. Kiedyś to pamiętam, że miałem problemy z driftami w karbonie. No zresztą teraz też wcale lepiej nie jest. Ale no kiedyś to było na chyba o wiele gorszym poziomie niż teraz. Teraz to jeszcze jako tako to wygląda. Jako tako po japońsku. Nie możecie mnie przyścignąć, wypały de hombite. Nie możecie mi tego zrobić, nie niszcie mi kurde let's playa. Shingo, Ines i Mabec. Mabek, kurde. Nie niszcie mi mojego let's playa. Jedźcie sobie tam gdzie indziej, kurwa, robić drifty. Odpierdolcie się ode mnie. No, dokładnie, odpierdolcie się ode mnie. I elegancko, jestem pierwszy, 7700. Lakier metaliczny, nowicjusz driftów. No kurde, pewnie, że jestem nowicjuszem. A, Skorpion niestety nie podołał i 21 Street przejęło. Tak samo jak ci, tutaj Bushido przejęło, z Kenjim na czele, z nożem kuchennym. Spoko. Dobra, zamknij mordę. Co tu mamy next? Tor. Lecimy na tor. Tam zamknij mordę, kurde, weź się nie interesuj. Ja tutaj robię legalne wyścigi, a nie tutaj będzie jakaś policja się interesować. Jakieś psy będą się tutaj interesować i będą mi zakazywali robić różnych rzeczy. Oczywiście w Most Wantedzie 2005 mieliśmy maksymalnie tylko 3 przeciwników plus ty, czyli razem 4. Było tutaj graczy. Natomiast tutaj mamy już 8, tak więc trochę vibe innych gierek. Taki kurde Crash Team Racing, Crash Nitro Kart vibe. Dobra, Neville, zamknij łeb, ja tutaj teraz mówię, a ty mi bezczelnie wchodzisz w zdanie. Uspokój się. Jezus Maria, kurwa, niecierpliwy jest ten gościu. Uspokój się, uspokój się! Ja tu mówię teraz. Coś czuję, że moje gardło nie wyrobi po tym let's playu, po tej sesji. No ale czegoś nie robi dla widzów, żeby był taki w miarę żywy komentarz. Zablokujesz ich? Dawaj, cwaniaku. Zrób tak, żebyśmy my wygrali ten wyścig. Neville, wierzę w ciebie, wierzę, że dasz radę. Ty jesteś mistrz. Nie ma drugiego takiego jak ty. Ha, śmieszna kłódka się tam kołysząca była. W ogóle propos jeszcze Le Samurai, tego zespołu, który miał tutaj być.
to generalnie muszę przyznać, że Hobson pokazał też w swoim materiale, że da się gdzieś dostrzec ich logo. To jest takie dosyć specyficzne logo, bo to jest taki pałąk z kreseczkami. Może gdzieś tutaj znajdziemy logo Le Samurai. Może gdzieś ono tutaj będzie dostępne, a jak nie będzie, no to trudno. Ogólnie muza, która leci, jak najbardziej w porządku jest. Bardzo lubię. Może nie powiem, że to jest mój ulubiony track z gry, ale wysoko sobie cenię ten traczek. Dzieciństwo po prostu, co tu mogę dużo mówić. O, mamy jakąś operę albo klub Go-Go. Nie, tu będzie gdzieś klub Go-Go zaraz. Może tutaj wskoczymy do klubu Go-Go. Wiecie, mam tutaj kasę, trzeba będzie trochę poszastać kasą. A więc, czemu by nie? Można odwiedzić w wolnym czasie, w wolnym zakresie. O ile pały nie będą mi siedziały na ogonie. Wtedy to będzie gitara, gitara siema. Spierdalaj! Tutaj sobie oczywiście na taki język mogę pozwolić, ponieważ ta gra jest skierowana do... Chociaż, kurde, nie wiem, to chyba od 12 wzwyż. No trochę inne klimaty niż gra taka dla dziecioków, dla najmłodszych. Ale oczywiście pamiętajcie, że filmy na tym kanale są od 16 roku życia. Pamiętajcie, że jest to wszystko odgrywane przez profesjonalnych aktorów, czyli przez mła. I nie naśladujcie tego, a jak już chcecie naśladować moje zachowania, to robicie to na własną odpowiedzialność. Ja się pod tym kurwa nie podpisuję, jak wy coś odpierdolicie. No i więc miejmy sobie to wyjaśnione raz a porządnie.